Witam Was serdecznie w super praktycznym materiale, jaki dla Was przygotowaliśmy, mianowicie pracą z mięśniami dna miednicy. Jest to coś, co jeżeli zaaplikujecie w swoim gabinecie, to będzie Wam się przydawało, no nie chcę mówić, ale bardzo często, być może nawet codziennie. Wszystko zależy, jacy pacjenci do Was przychodzą. Dlatego, że mięśnie dna miednicy są bardzo problematyczne. Szczególnie można to zaobserwować u kobiet, które na przykład mają takie problemy kliniczne jak nietrzymanie moczu, obniżenie narządów rodnych, jakieś powracające chroniczne zapalenie pęcherza, ale także problemy z żylakami kończyn dolnych czy z bólami kręgosłupa. I akurat te dwa problemy ostatnie na pewno mogą zainteresować też mężczyzn, dlatego że mięsień na miednicy ma każdy. I co prawda częściej jest to problematyczne u kobiet, szczególnie u kobiet, które rodziły wcześniej, albo u kobiet stricte w ciąży, ale też u mężczyzn zdarza się, że praca z tym obszarem będzie nam poprawiała funkcjonowanie bioder, kręgosłupa lędźwiowego, w sumie całej miednicy, być może trzewi. Jest to naprawdę obszar, który często warto wziąć pod lupę. Szkoda, że tak mało osób z tym pracuje, dlatego że jak prowadzimy szkolenia i pytamy się, czy ktoś na przykład często pracuje z obszarem stawu biodrowego albo kolanowego, to oczywiście bardzo dużo osób się zgłasza i jak najbardziej pracują, praktykują to w gabinecie, a jak się pytamy, czy ktoś aktualnie pracuje z obszarem mięśni na miednicy, to się okazuje, że tych osób jest bardzo, bardzo mało i zajmują się tym osoby, które tylko i wyłącznie pracują z pacjentami uroginekologicznymi. I to jest duży błąd, dlatego że każdy powinien potrafić chociaż wykonać podstawowe techniki na właśnie obszar mięśni na miednicy i przede wszystkim powinien wiedzieć, kiedy te techniki wykonać. I tym właśnie zajmiemy się dzisiaj. Mięśnie, które będziemy dzisiaj testować, które będziemy opracowywać, które weźmiemy pod lupę, są to mięśnie, które wchodzą w skład tak zwanej przepony na miednicy, przepony moczowo-płciowej, mięśni wzwierających i mięśni zwodzących. I jest to nic innego jak mięśnie, które będą łączyły nam kość guziczną z kością nową, z kością biodrową, z kością kulszową, czyli tak naprawdę cały obszar mięśniowy, który jest zlokalizowany tutaj, który jest takim hamakiem łączącym wszystkie elementy miednicy i kości krzyżowej i guzicznej ze sobą. Są to mięśnie, które pełnią bardzo ważną funkcję podwieszenia wszystkich ważnych trzewi, takich jak jajniki, prostata, pęcherz moczowy, jelito grube, czyli naprawdę bardzo ważnych trzewi dla naszego ciała, bardzo ważnych narządów, a jednocześnie mięśnie te pozwalają wychodzić i końcowym odcinkom jelita grubego, czy właśnie cewki moczowej, właśnie na zewnątrz, więc pełnią funkcję zarówno utrzymywania harmonii i napięcia tego obszaru i utrzymania w swoim hamaczku trzewi, ale także wydostawania się końcowych odcinków naszych trzewi na zewnątrz. Więc dwie bardzo ważne funkcje. Wyobraźmy sobie, że w ogóle to, co dzisiaj będziemy robić, jest to jedna z części kora. O korze myślę, że każdy słyszał, czyli tak naprawdę mięśni, które obudowują nas kręgosłup lędźwiowy i miednicę. I tak naprawdę dużo osób często pracuje z mięśniami brzucha, czy to z prostym brzucha, czy z kościem zewnętrznym, czy z kościem wewnętrznym, czy poprzecznym. Czyli czymś, co budowuje nasz kręgosłup i miednicę od przodu. Dużo osób oczywiście pracuje z prostownikiem, z mięśniem biodrowo-lędźwiowym, z powięzią piersiowo-lędźwiową. Dużo osób pracuje z przeponą, która od góry ten nasz kor tworzy, ale bardzo mało osób pracuje właśnie z dnem miednicy, które jest jakby jedną z ścian tego kora. Mamy oczywiście przód, boki, tył, górę, ale o tej przeponie dna miednicy mało kto pamięta. A tak jak mówiłem wcześniej, jest wiele problemów klinicznych, które trzeba uwzględnić właśnie, że mogą być one przyczyną słabego funkcjonowania mięśni dna miednicy, całej przepony dna miednicy. Żeby Wam troszeczkę lepiej zobrazować, z jakimi strukturami mięśniowymi będziemy dzisiaj pracować, to zerknijmy sobie na atlasie 3D mniej więcej, co będziemy tutaj robić. I zerknijcie sobie, tu mamy miedniczkę, widok od góry, kość łonowa, tutaj kość krzyżowa, kość guziczna i taki mięśnie jak mięsień właśnie, czy guziczny, czy mięsień biodrowo-guziczny, czy mięsień łonowo-guziczny, czy będzie cały mięsień dźwigacz odbytu, który jest tutaj, no jest to naprawdę bardzo ważne struktury mięśniowe dla naszego funkcjonowania. Ok,
To był właśnie widok od góry. My oczywiście od góry nie damy rady dojść, więc będziemy pracować sobie od dołu na właśnie tych strukturach mięśniowych, będąc w bardzo bezpiecznej odległości od całego odbytu w okolicy właśnie guza kulszowego, czyli będziemy tak naprawdę w tych okolicach tutaj opracowywać. Natomiast jak rzeczywiście wytłumaczycie pacjentom, po co wy to robicie, dlaczego jest to ważne i jaki efekt możecie osiągnąć, to nikt oczywiście nie będzie głupich pytań zadawał, że jak to możliwe, że przyszedłem do pani, pana z bólem odcinka kędziwego, a pan tutaj grzebie przy mojej miednicy. Naprawdę zobaczycie, że warto te mięśnie przetestować, bo być może po prostu problemy wynikające właśnie z bólu lędźwi, bioder, kolan, żylaków i tak dalej są właśnie związane z kiepskim działaniem mięśni na miednicy. Tym bardziej praca z nim jest bardzo prosta, jest to tak zwana przepona funkcjonalna. Jak z każdą przeponą, z przeponą na miednicy można pracować w bardzo prosty i przyjemny sposób. Żeby móc pracować bezpiecznie, to zanim przejdziemy do pracy z tak zwanym realnym pacjentem, pokażę Wam więcej na szkielecie, co my będziemy tutaj wykonywać i zrobimy sobie taką terapię udawaną, a później przerobimy to na już konkretnym pacjencie. I teraz tak, jest wiele możliwości pracy z dnem miednicy. Ja preferuję, mi po prostu najwygodniej i najprzyjemniej pracuje się w pozycji na boku i ogólnie pracuję wtedy tylko i wyłącznie ze stroną, na której pacjent leży. Więc teraz weźmiemy się za stronę lewą. I tak, pacjent sobie leży na boczku, nogi będą zgięte pod kątem około 45 stopni w bioderkach i około 90 stopni w stawach kolanowych, tak żeby to była pozycja komfortowa, żeby jednocześnie pośladek był troszeczkę rozciągnięty, ale nie za bardzo, żebyśmy po prostu mogli wejść głębiej. I teraz tak, bardzo ważnym czynnikiem, bardzo ważną częścią całej tej terapii jest to, żebyście cały czas trzymali się okolicy guza kulszowego. Więc na początku szukamy sobie guza kulszowego, później przetaczamy się i jesteśmy na przyśrodkowej stronie guza kulszowego. I teraz kierujemy się w stronę, można powiedzieć, pępka. Czyli tu mamy mniej więcej pępek, kierujecie się w stronę pępka. Oczywiście nie ma możliwości, żebyście jakoś specjalnie głęboko weszli. Więc wślizgujemy się cały czas, mając kontakt z guzem kulszowym, do właśnie tego naszego hamaczka stworzonego właśnie z tych przepon funkcjonalnych, o których wcześniej mówiłem. I teraz tak, ogólnie ludzie mają problemy na dwa sposoby z tymi mięśniami na miednicy. Po pierwsze, nie są w stanie w żaden sposób ich zaaktywować, czyli ich układ nerwowy nie jest w stanie zaaktywować napięcia tych mięśni, i tam znajdzie się wtedy dużą wiotkość, miękkość i brak możliwości angażowania. I wtedy nie jest to jakoś specjalnie dobra opcja, żeby manualnie pracować z tym obszarem. Bardziej treningowo. Natomiast druga opcja jest taka, że tam jest niesamowicie sztywno, twardo i musicie to rozluźnić, musicie poprawić elastyczność, zanim przekierujecie pacjenta, żeby trenował i ćwiczył z tymi mięśniami na miednicy. Stąd warto wziąć to pod uwagę. Jak już jesteśmy wsunięci tam, wślizgnęliśmy się po tym guzie kulszowym, to na początku możecie chwilę poczekać i zobaczyć, czy przypadkiem podczas oddechu nie czujecie napięcia tych mięśni. One powinny aktywować się podczas oddechu. Podczas oddechu palce powinny być delikatnie wypychane, bo te mięśnie się napinają, kurczą. Podczas wydechu powinniście wpadać trochę głębiej. Czasami jest to bardzo wyraźnie wyczuwane, czasami troszeczkę gorzej jestem, więc spróbujcie to ocenić, ale jeszcze nie poddawajcie się, jeżeli nic nie czujecie. Drugą opcją, jak już tam jesteście, to żeby się upewnić na 1000000%, że jesteście w dobrym miejscu, możecie poprosić pacjenta, żeby jakoś wytworzył ciśnienie w jamie brzusznej, czyli na przykład niech kasznie. I pacjent jak Wam kasznie, to się okazuje, że wytworzył ciśnienie w jamie brzusznej, przez co te ciśnienie zaczęło Was wypychać. Czyli może być, że mięśnie na miednicy delikatnie Was uderzyły tutaj. Super. Jesteście na 1000000% pewni, że jesteście w dobrym miejscu, tym bardziej, że macie kontakt cały czas z guzem kulszowym. Ok. Czyli jak jesteśmy w dobrym miejscu, to teraz prosimy pacjenta, żeby zrobił głęboki wdech i wydech. Fajnie, jak pacjent angażuje do tego tor brzuszny, czyli na wdechu brzuch się uwypukla, na wydechu brzuch się wypłaszcza. I tak jak mówię, powinno być tak, że jeżeli brzuch się uwypukla, to oczywiście mięśnie Was wypychają. Jak się brzuch zapada, to Wy też padacie głębiej. I tak to powinno mieć miejsce. Jeżeli tego nie ma, to już od razu pali się jakaś czerwona lampka, a może żółta lampka, że być może coś z tym dnem miednicy jest nie tak. Kolejną opcją jest to, że prosicie pacjenta, żeby delikatnie napiął mięśnie brzucha. Możecie mieć kontakt z tymi mięśniami przez taki delikatny dotyk
Jak napię mięśnie brzucha, bardziej chodzi tu o napięcie mięśnia poprzecznego, czyli takie naprawdę delikatne napięcie brzucha. Możecie palpować tutaj po stronie bocznej, spróbować wypalpować ten mięsień poprzeczny, a później jak to napięcie brzucha już pacjent ma, to prosicie, żeby napiął mięsień na miednicy. Pacjent oczywiście nie wie, jak to zrobić, więc możecie poprosić go, żeby wykonał takie napięcie jak do sikania. I pacjent napina i tak, jeżeli wy tego napięcia pod palcem nie czujecie, to jest dwie opcje. Albo pacjent nie jest w stanie zaangażować tych mięśni i wytworzy tego napięcia, albo tam jest tak sztywno, że i tak tego napięcia nie jest w stanie wytworzyć. Jeżeli jest sztywno, to też te wasze wślizgnięcie się w kierunku mięśni na miednicy dla pacjentów będzie niekomfortowe, nieprzyjemne, niefajne, piekące, kłujące, po prostu nieneutralne. Powinno być neutralnie. Więc jeżeli pacjent czuje jakikolwiek ból w skali 0 do 10, który jest większy niż 1, to już jest to wskazanie do tego, żeby troszeczkę tam popracować. Oczywiście nie wymagam, żeby to było super przyjemne dla pacjenta, tylko że grzebanie w tym obszarze w ogóle jest nieprzyjemne, ale powinno być to w miarę neutralne. Więc jak czujecie sztywność, jak pacjent nie jest w stanie zaangażować tych mięśni poprzez napięcie, jak do sikania po napięciu mięśni brzucha, to oznacza, że musicie z tym popracować. Jak z tym popracować? Otóż z przeponami funkcjonalnymi pracuje się w ten sposób, że na początku wślizgujecie się maksymalnie głęboko, tak żeby to było w miarę komfortowe jeszcze. Zakładamy, że jest tam sztywność i wymaga to naszej pracy. Następnie prosimy pacjenta, żeby zrobił wdech. Wchodzimy na tyle głęboko, że już ten wdech powinniśmy jakokolwiek wyczuwać i na wdechu nie pozwalamy się wypchnąć, a na wdechu wtapiamy się głębiej, kilka milimetrów. I znowu wdech. Nie pozwalamy się wypchnąć, na wydechu wtapiamy się głębiej. I wykonujemy to tak długo, aż po pierwsze dolegliwości bólowe zejdą nam całkowicie, czyli stanie się to po prostu neutralne dla pacjentów, a dwa, jak już nie będziemy w stanie móc wejść głębiej na wydechu naszego pacjenta. Prawdopodobnie będzie to kilka, może kilkanaście maksymalnie oddechów, takich konkretnych, głębokich oddechów brzusznych. To jest naprawdę tyle, jeśli chodzi o taką sztywność. Jeżeli będzie taka sytuacja, że wy wchodzicie tam i nie czujecie tak naprawdę ani napięcia, ale czujecie, że tam jest po prostu wiotko, że możecie wejść bardzo głęboko, że dla pacjenta to w ogóle jest neutralne, to będzie to wymagało raczej pracy treningowej i próby angażowania tych mięśni niż stricte pracy manualnej. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest, żeby zobaczyć te mięśnie po obu stronach. Być może okazać się tak, że jedna strona jest wiotka i układ nerwowy nie jest w stanie zaangażować tych mięśni na miednicy, a po drugie mamy dużą sztywność. I się być może okazać tak, że jak wyrównacie napięcie po obu stronach, czyli z tą sztywniejszą stroną popracujecie, to i się na tyle to fajnie wyrówna, że pacjent będzie miał efekt po obu stronach, dlatego że te mięśnie pracują jako jedność. Więc popracujcie stroną gorszą i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. W efekcie powinno wyglądać to tak, że pacjent będzie mógł te mięśnie zaktywować po jednoczesnej aktywacji mięśni brzucha i wy też będziecie czuć ten ruch podczas wdechu i wydechu pacjenta, czyli na wdechu was wypycha, na wydechu wpadacie głębiej. Ok, przejdźmy do pacjenta. Oczywiście łatwo było to pokazać na szkielecie, natomiast oczywiście praca z pacjentem jest troszeczkę trudniejsza, ale tak jak mówiłem, będziemy pracować w pozycji na boku, skupimy się tylko i wyłącznie na stronie, na której leży pacjent. W ogóle u Marty porównamy sobie te dwie strony, jak to mniej więcej wygląda, dlatego że jest tu pewnego rodzaju już asymetria, postaramy się to rozróżnić. Zobaczycie, że u bardzo wielu pacjentów ten problem jest i to jeszcze nie musi oznaczać nic złego, dlatego że ten problem, który się utrzymuje przez wiele, wiele lat, dopiero może inicjować takie problemy właśnie jak nietrzymanie moczu, czy problemy właśnie trzewne, czy jakieś zapalenia właśnie trzewi, żylaki i tak dalej, o tym wszystkim, co mówiłem wcześniej. Dobra, bardzo ważne jest to, żeby się tak jedną ręką możecie sobie stabilizować mniej więcej miedniczkę za koniec wydrowy przedni górny, możecie palpować sobie też mięśnie brzucha, które pacjent będzie musiał później napinać, więc dobrze mieć też kontrolę, czy on to napina, czy nie napina tego. Drugą ręką oczywiście szukamy sobie guza kulszowego i ten guz kulszowy tutaj lokalizujemy. Guz kulszowy jest i potrzebuję właśnie przy środkowej stronie guza kulszowego i delikatnie wsuwam się w kierunku, tak jak mówiłem wcześniej, pępka. Ok, wchodzę dość głęboko. Sprawdzę sobie, czy jakieś napięcie właśnie tutaj jest. W skali od 0 do 10 jak to oceniasz? 4. No, czujemy, że jest tu niespecjalnie duża sztywność, ale rzeczywiście już troszeczkę sztywniej niż powinno być jest.
I teraz tak, żeby wiedzieć na 100%, proszę pacjenta o napięcie, może bardziej o kaszlnięcie, czyli o tworzenie napięcia, znaczy zwiększonego ciśnienia wębrzusznej, czyli kaszli. O, jak widzicie, palce się rzeczywiście poruszyły, znaczy, że jestem w dobrym miejscu, jednocześnie mam kontakt z guzem kurszowym. I następnie proszę pacjenta o głęboki wdech i głęboki wydech. No jak widzicie, specjalnie ruchu tutaj żadnego nie było, więc już jakaś żółta lampka się zapala. I teraz to, co robię, to wsuwam się głębiej i proszę pacjenta o napięcie mięśni brzucha, a następnie na miednicę, czyli jak napięcie do sikania. O, widzimy, że delikatne napięcie się pojawiło, więc nie jest jakoś specjalnie źle. OK. Jeszcze raz mięśnie brzucha i na miednicę do sikania. Super. Jak widzicie, delikatny ruch jest. Rozluźnij się, ale wiem, że jest troszeczkę za sztywno, więc wtopię się trochę głębiej i proszę pacjenta o głęboki wdech. Na wdechu nie pozwalam się wypchnąć, na wydechu wpadam głębiej. I oddychamy tak sobie głęboko, zrobimy sobie takich przynajmniej 5 głębokich wdechów. A prosimy pacjenta też o angażowanie napięcia właśnie oddechu przez tor brzuszny, tak? Czyli tego oddechu przeponowego. Super. I cały czas na wydechu, na każdym wydechu zatapiamy się troszeczkę głębiej. I wydech. W skali 0 do 10 jak to się utrzymuje? Zmniejsza się. Zmniejsza się, ok. Oddychamy. No, zrobimy sobie jeszcze kilka wdechów w takim razie, bo widzę, że rzeczywiście fajnie się nam rozluźnia, puszcza ten obszar. Tak jak mówimy, jest to niewielki problem. Dobra. Zrobiłeś rzeczywiście miękko, elastycznie. Poproszę się Marta, żeby zrobiła głęboki wdech. I zobaczcie, jak na wdechu mnie wypycha. Na wydechu. I to jest rzeczywiście fajny ruch. Teraz tak, napięcie mięśni brzucha na miednicy. O, super. I puść. I to jest konkretny wdech. Zobaczcie, dosłownie kilka wdechów rzeczywiście i pracy w dobrym miejscu już często poprawia elastyczność. Oczywiście w wielu przypadkach nie będzie to wyglądało tak prosto, dlatego że jeżeli ktoś ma duże problemy, które utrzymują się przez kilka lat od ciąży, albo być może jakieś operacji właśnie na obszar miednicy. Dużo kobiet strasznie ma duże problemy z, nazwijmy to, problemami kobiecymi i w swojej przyszłości miały różnego rodzaju ingerencje chirurgiczne związane właśnie gdzieś tam z operacją na jajniki, na macicę. To taka praca będzie bardzo, ale to bardzo potrzebna, ale efekty niestety mogą być troszeczkę, na efekty będzie trzeba troszeczkę poczekać dłużej. Porównamy sobie to z drugą stroną, także połóż się na lewym boku. OK, porównamy sobie teraz drugą stronę. Tak, znowu szukamy guza kurszowego. Środkowa strona, zatapiamy się. OK. Kaszli. Dobra. W skale 0 do 10, jak to oceniasz? Nic. Tutaj nic, OK. I teraz tak, napnij mięśnie brzucha delikatnie do miednicy. I tu widzimy, że bez żadnej pracy jest bardzo fajne od razu napięcie, jest to niebolesne. Podczas wdechu i wydechu czuję, że ten ruch tam zachodzi, więc w takiej sytuacji moja praca po prostu jest niepotrzebna. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli zobaczycie, że tam jest sztywność, podczas oddechu tego ruchu nie ma, a jesteście w dobrym miejscu, plus pacjent nie jest w stanie zaangażować tych mięśni poprzez czynne napięcie na miednicy, to wiemy, że nasza praca jest tam bezwzględnie potrzebna i na pewno się przełoży to na prawidłowe funkcjonowanie nie tylko miednicy pacjenta, ale tak naprawdę często całego jego ciała. OK, dziękuję bardzo. To było na tyle, jeśli chodzi o kwestie techniczne, jak to wykonać. Jest to niewiarygodnie prosta, ale za to bardzo, bardzo skuteczna praca i jeszcze bardziej potrzebna. Także bierzcie pod uwagę to, że takie mięśnie istnieją, to, że mają one wpływ na funkcjonowanie bioder, miednicy, kręgosłupów i tak naprawdę na dużo, dużo więcej, aczkolwiek nie chcę Was zanudzać, dlatego że tych połączeń jest niesamowita ilość. I się może okazać, że pracując z mięśniami na miednicy poprawicie funkcjonowanie stóp, kolan, trzewi, kręgosłupów piersiowych, szyjnych, barków, stawów krążuchowych i wielu innych aspektów i części naszego ciała. Bierzcie pod uwagę szczególnie osoby, które mają jakiś problem już z trzewiami albo jakiś problem z mięśniami w tym obszarze. To tym bardziej musicie zwrócić uwagę na dno miednicy. Tłumaczcie pacjentom, co wy chcecie zrobić, dlaczego to jest ważne, tylko że dla wielu osób, pacjenci nie są specjalnie przyzwyczajeni do tego, że patrzymy na nich globalnie, całościowo. Jeżeli oni przychodzą z kręgosłupem lędźwiowym, to często oczekują tego, dlatego że nie wiedzą, że mogą oczekiwać innych rzeczy.
że po prostu będziecie patrzeć u nich na kręgosłup lędźwiowy. A to często, a nawet w większości wypadków jest dużo za mało. I uwzględnijcie te dno miednicy też. Oczywiście, tak jak mówiłem, część osób nie kwalifikuje się do pracy z dnem miednicy, ponieważ oni nie mają stricte problemu z sztywnością, zwiększonym napięciem, zgęstnieniami w tym obszarze, tylko ich układ nerwowy nie jest w stanie zaangażować prawidłowego napięcia tych mięśni, bo mają inne problemy. I oczywiście oni kwalifikują się na pracę stricte treningową, ale też zanim ich wyślecie na taką pracę, zobaczcie, czy oni nie mają problemów na przykład z innymi obszarami, które wchodzą w skład tego kora, bo się może okazać, że ktoś miał problemami z, ma problemy z mięśniami brzucha, bo na przykład pacjentka miała cesarskie cięcie i tam ta blizna przeszkadza w aktywacji danych obszarów. Uszkodzone receptory na przestrzeni tej blizny przeszkadzają właśnie w aktywacji tych mięśni. Albo ktoś miał problem z wyrostkiem i ta blizna jest dalej, te receptory są tam uszkodzone, wysyła nieprawidłowy sygnał. I takich sytuacji może być sporo. Więc jeżeli znajdziecie inny punkt zaczepienia, to popracujcie i zobaczcie, co się zmieniło na tych mięśniach na miednicy, ponieważ wiecie mniej więcej, jak w prosty sposób możecie je przetestować. I to było chyba na tyle. Jeżeli temat Wam się spodobał, to po pierwsze przekierujcie na swój inny kanał, gdzie tam pokazuję, jak możemy zaktywować te mięśnie na miednicy w sposób świadomy i jak z nimi trenować. Będzie to chyba pierwszy film, który omawiany jest przez mężczyznę, a dotyczy stricte, mówi się, że kobiecych problemów, ale mężczyźni też mają z tym problemy. Więc odsyłam Was na swój kanał Patryka Sobotkę i dajcie nam znać, czy taka tematyka Was interesuje. To być może byśmy poruszyli to w kolejnych filmach, dlatego że możliwości pracy z tym obszarem, z otworami zasłonowymi, z innymi podejściami do namiednicy, z pracą z kością krzyżową, stawami krzyżobiodrowymi jest naprawdę niewiarygodna ilość. Ale potrzebujemy od Was informacji. Także napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w następnych materiałach i my postaramy się takie rzeczy dla Was produkować. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.